Lustrzanka, czy może bez lusterkowiec? Zastanawialiście się nad tym? Moją opinię na ten temat poznacie za chwilę. Serdecznie zapraszam. Przez bardzo długi czas, w zasadzie do naprawdę niedawna, yy, cały czas uważałem, że bez to są zwykłe. Kompakty to są zwykłe małpki, e, i tak naprawdę nie nadają się do, do fotografii. No, miałem tak naprawdę mocno klapki e, na oczach. Uważałem, że lustrzanka to jest tak naprawdę jedyny słuszny wybór. Jeśli oglądaliście wcześniejsze odcinki, wiecie, że e, obecnie hmm. cały czas mam D750. Ostatnio pojawiły się potrzeby e, posiadania większej matrycy niż 24 miliony pikseli. E, jaką mam w D750? Pomyślałem od razu o D850. Uważam ten aparat za najlepszą lustrzankę, jaka do tej pory w ogóle powstała. Według mnie Nikon zrobił niesamowitą robotę i, i, i śmiało kupując ten aparat wiem, że byłbym zadowolony z niego. Coraz częściej natomiast zacząłem czytać, obserwować ludzi, e, którzy wychwalają bezlusterkowce. E, I dwa lata temu bodajże miałem okazję być na pokazie Olympusa w Szczecinie. Pamiętam wtedy pokaz prowadził Przemek Jakubczyk, którego serdecznie pozdrawiam i zaczął opowiadać o tym aparacie. Oczywiście wpadłem tak naprawdę posłuchać ciekawości, byłem sceptycznie nastawiony, ale nagle szybko się okazało, że ten aparat posiada takie rzeczy, których w lustrzance nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Byłem naprawdę zaskoczony. Tam był przedstawiony Olympus OMD M1 Mark II. Jest to tak naprawdę flagowiec Olympusa. Jeżeli chodzi o mikro 4,3, według mnie to jest coś niesamowitego. Ten aparat miał. Niesamowite rzeczy, był niesamowicie wykonany yy, i, i zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. Ale no, ze względu, że to było mikro 4/3, jakoś, jakoś nie byłem przekonany, potrzebowałem pełnej klatki. Oczywiście tu można się spierać, czy ktoś potrzebuje, czy nie. Ja natomiast potrzebowałem pełnej klatki yy, i jakoś zapomniałem o tym na pewien czas. Yy, w tym roku akurat yy, na Blok Konferencji Poznań również. Yy, będąc na warsztatach u chłopaków z Olympusa, pobawiłem się trochę ponownie tym Olympusem i znów, znów pojawiły się u mnie takie wątpliwości, że jednak, kurczę, to jednak bez lustra są fajne. Są naprawdę fajne. I mają trochę zalet. Dlatego też, stojąc teraz przed wyborem aparatu, nagle zacząłem rozważać poważnie Sony i Muszę szczerze powiedzieć, że zaczął mnie coraz bardziej do siebie przekonywać. Miałam okazję nim się trochę pobawić, posłuchać opinii osób, które mają ten aparat, mianowicie chodzi o Sony A7R3. I w najbliższym czasie będę miał okazję przetostawać go jakby w, w pracy i porównać go bezpośrednio z moim D750. Natomiast oczywiście wiadomo, to porównanie będzie może nieodpowiednie, ponieważ D750 jest jakby klasę niżej. Powinien go porównać z serią 800, tak 810, 850 Nikona. Natomiast tak naprawdę mi zależy głównie na autofokusie. Powiem teraz w kilku punktach porównam bezlusterkowce z lustrzankami. Co jest w bezlusterkowcach fajniejszego? Czego nie ma w lustrzankach? Zacznijmy od tego. W bezlusterkowcach, przykładowo w takim Sony, będę się opierał głównie na Sony A7R3, który miałem w ręce, miałem okazję się pobawić oraz Olympusie OMDM M1 Mark II. Nie chcę mówić o aparatach, których nie trzymają w ręce, bo, no, bo po prostu to nie ma sensu. Pierwszą rzeczą jest stabilizacja, która jest wbudowana w samobody. Nikon tego nie ma, niestety. Canon też że tego nie ma. Chyba tylko Pentax ma, jeżeli chodzi o, o, o lustrzanki. Natomiast bez lustra mają tą stabilizację. Jest to naprawdę wygodne, jeżeli korzystamy z krótkich czasów. Często po prostu nie możemy bardziej podbić ISO. I, no I po prostu z tego wynika przewaga dla mnie znaczna, ponieważ sam wiem, że często przy robieniu jakichś koncertów, czy też reportaży, chociaż nie robię ich dużo, ale niestety musiałem się ograniczyć do czasów typu 1 200 na 160 nie mogłem schodzić niżej, mając y, takie wielkie obiektywy, jakim jest choćby Sigma 85, gdzie to jest ciężkie. Y, no, i nie mogłem zejść niżej z czasem. Dalej, następna rzecz. Y, na moim kanale znajdziecie filmik z kalibracji obiektywów Sigma. W bezlusterkowcach nie ma tego problemu. Czujniki autofokusa znajdują się bezpośrednio na sensorze. I jest wyeliminowany problem backfocusa albo frontfokusa. Ten temat jest cały czas powielany na forach. Mają ludzie problemy z kalibracją, z obiektywami, które są wysyłane do kalibracji i tak dalej. Sam się tym zajmowałem, sam to robiłem, więc wiem na czym to polega. Natomiast bez lusterkowcach ten temat zupełnie znika. To jest ogromny dla mnie też plus, bo po prostu nie zaprzątamy sobie tym głowy. Następną rzeczą jest IVF, czyli Elektroniczny wizjer. To jest plus i minus. Szczerze wam powiem, że dla mnie w czasie, kiedy miałem okazję się pobawić bezlusterkowcami, przechyliłem się na, na tą stronę, że elektroniczny wizjer jest dużą zaletą. Oczywiście optyczny wizjer, dzięki lustrom daje nam naprawdę świetną jakość obrazu, no bo to jest tak naprawdę lusterko, które odbija i widzimy bezpośrednio to co widzimy przed obiektywem. E jakościowo jest naprawdę super. E nie ma się do czego po prostu przyczepić. Natomiast elektroniczny wizjer daje nam dużo, dużo innych zalet. Szczerze wam powiem, e osobiście oczywiście zupełnie e subiektywnie nie miałem zupełnie problemu, żeby się przestawić na, 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 na elektroniczny wizjer. Nie przeszkadzało mi to, ponieważ e, ówczesne wizjery naprawdę poszły bardzo do przodu. E, ta rozdzielczość jest bardzo wysoka. Nie ma efektu smużenia, e, przeskakiwania, spowolnienia, odświeżanie jest naprawdę wysokie. Tego się najbardziej bałem. To by mi przeszkadzało. Jak obraz by nie był płynny w tym wizjerze. Natomiast jest płynny, wygląda jak dla mnie, naprawdę w porządku nie mam się do czego przyczepić. Natomiast zdecydowane zalety to jest jedna z największych zalet w bezlustrach czyli widzimy to, co dostajemy czyli what you see is what you get. Patrząc w wizjer albo na ekran bez lustra, widzimy ekspozycję taka jaka będzie po zrobieniu zdjęcia. To jest naprawdę duży plus, ponieważ nie wiem, bierzemy aparat, tak, zwykłą strzankę, robimy zdjęcia, patrzymy czy wyszło ok, nie wyszło, kręcimy, robimy zdjęcie, patrzymy czy jest ok, nie jest ok, dalej, kręcimy, ok, robimy zdjęcie, jest ok, jest ok i robimy dalej. E, w bez lustrach nie ma tego problemu. A co jeżeli się warunki cały czas zmieniają? Znowuż musimy pokręcić. Jeżeli ktoś jest doświadczony, mniej więcej potrafi sobie to wszystko wyliczyć. Natomiast jest to dosyć problematyczne i sam się z tym borykałem nieraz na sesjach gdzieś w plenarze, gdzie po prostu musiałem patrzeć wcześniej, żeby określić, czy ekspozycja była odpowiednia, czy nie jest coś przepalone i tak dalej. W bezlustrach widzimy to wszystko na żywo. Widzimy tą ekspozycję, i to, co widzimy w naszym wizjerze, to dostajemy później ostatecznie na zdjęciu. To jest naprawdę niesamowite, bardzo wygodne, fajne. Dodatkowo możemy tam ustalić sobie histogramy, możemy mieć pokazane prześwietlenia, możemy ustawić dużo różnych informacji, które zobaczymy w wizjerze. Dla mnie to jest duży plus dla bezluster. Przechodzimy teraz dla mnie osobiście do najważniejszego punktu, dla którego zacząłem zastanawiać się nad przejściem na bezlustra, czyli autofokus. Lustrzanki mają znacznie mniej punktów autofokusa niż bezlusterkowce. Znacznie, ale to naprawdę znacznie, ponieważ ówczesne bezlusterkowce potrafią pokrywać 90 parę procent całego naszego obrazu. To jest coś niesamowitego. Mało tego, kiedyś by lusterkowca nie miały detekcji fazy, miały tak naprawdę detekcję kontrastu i przez to ten autofokus był znacznie gorszy. Też się utarła taka łatka, że, że, że one mają tylko detekcję kontrastu i, i przez to ostrzyły znacznie gorzej, nie było to dokładne, często trwało to znacznie dłużej, natomiast teraz lustrzanki posiadają detekcję fazy i detekcję kontrastu naraz. Jest to naprawdę szybkie, wygodne i yy, Absolutnie nie ma się czego przyczepić, jeżeli chodzi o to. Działa to naprawdę sprawnie i świetnie. Wiele bezlusterkowców posiada ostrzenie na oku, czyli IAF. W Sony bawiłem się tym dość niedługo. Za jakiś czas będę miał dokładny test i wtedy przetestuję to dość szczegółowo, ponieważ ma to dla mnie kluczowe znaczenie przy przejściu na bezlustro. Takie ostrzenie na oku pozwala nam zapomnieć zupełnie o przekadrowywaniu. Wciskamy jeden guzik przykładowo w Sony... Mamy ostrość na oku, mało tego, działa to w ciągłym autofokusie, czyli modelka może się ruszać, przechodzić i cały czas ostrość mamy na oku. Robimy zdjęcie, i jest wszystko fajnie. Oczywiście czasami zdarzy się, że nam nie trafi ze względu, że mamy ciemne oko bardzo i wyostrzy nam na przykład na rzęsach. Natomiast od osób, które korzystają z tej funkcjonalności, choćby w Sony, wiem, że działa to naprawdę z bardzo dobrym procentem celności. To dla mnie jest tak naprawdę rzecz, dla której, jeżeli działa rzeczywiście tak dobrze, jak wszyscy mówią, to jest rzecz, dla której byłbym w stanie zmienić system. Ponieważ odsetek niecelnych zdjęć przy sesjach naprawdę bardzo mnie denerwował. Często traciłem kadry, a tutaj mogłoby to się zmienić. Następną rzeczą jest waga. Bezlusterkowce są e, znacznie e, lżejsze. E, powiem Wam szczerze, że przy bardzo długich sesjach czy przy długich reportażach, e, mając e, sigmy, które są naprawdę duże i ciężkie, to zaczynałem czuć i w rękach, i w plecach e, ten ciężar. Natomiast bez lustrach na pewno byłby on mniejszy. I uważam w zasadzie to za zaletę, bo to nie jest zdrowe, żebyśmy dźwigali tyle na naszej szyi. Nie jest zdrowe dla naszych rąk, dla naszego kręgosłupa i powinniśmy o to dbać. A bez lustra nam no, to umożliwiają. Następną rzeczą. To jest niesamowite, taki D850, który jest dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, najlepszą lustrzanką, jaka do tej pory w ogóle powstała. Ma żywotność migawki około 200 tysięcy cykli. Tam mamy dużo mechanizmów, mamy lustro i e, jest naprawdę dużo rzeczy, które może po drodze się zużyć, e, czyli 200 tysięcy w 850, natomiast w takim e, Sony A7R3 migawka ma żywotność 500 tysięcy. No to jest naprawdę e, dość duża różnica. Ponad dwa razy więcej możemy zrobić zdjęć. To jest dla mnie też duża, duża zaleta. Przede wszystkim też pozbywamy się całego mechanizmu lustra yy, i wszystkiego, co dookoła tego jest, i oczywiście to jest mniej rzeczy, które może się popsuć. Ostatnią rzeczą, która dla mnie osobiście nie ma znaczenia, natomiast dla wielu będzie miała, yy, jest szybkość. Bez lustra są znacznie, znacznie szybsze niż lustrzanki. Taki Sony A9 ma 20 klatek na sekundę. Przykładowo taki Nikon D5 ma 12 klatek na sekundę. To jest naprawdę duża różnica. Do tego przykładowo taki Olympus om m 1 Mark II ma bodajże przy zablokowanym autofokusie, możliwość nawet robienia zdjęć przy 60 klatkach na sekundę. To jest, to jest coś niesamowitego. Lustrzanki nigdy tego nie osiągną. Teraz następna rzecz. Przez długi okres czasu ja się zastanawiałem i w zasadzie też tak było, że bezdostkowce dawały gorszy obrazek. Miały gorsze ISO. Był problem z dostępnością akcesoriów, wyzwalaczy do lamp. Natomiast mogę wam zagwarantować, że jakość matryc sensorów jest. Taka sama jak w lustrzankach. E, otrzymujemy tak samo dobre obrazy e, z tych aparatów. ISO jest również na tak samo wysokim poziomie. E, akcesoria pojawiły się już naprawdę do wielu, wielu e, systemów bezlusterkowych i nie ma problemów z obsługiwaniem lamp, e, nie ma problemów z lampami błyskowymi reporterskimi. To byłyby główne e, ogromne zalety, jak dla mnie, bezlusterkowca. I teraz wymieńmy zalety lustrzanek w porównaniu no, do bezlusterkowców. Pierwszą rzeczą jest na pewno to, że według mnie one są wygodniejsze podczas trzymania w ręce. Są one wygodniejsze, ale też są cięższe. Dużo większe i dużo cięższe. Niektóre osoby to lubią, niektórym osobom to nie przeszkadza. Natomiast no, sam uchwyt jest jednak wygodniejszy. Nie ma co z tym polemizować. Drugą rzeczą jest to, że przykładowo porównując system Nikona, z systemem Sony, w systemie Nikona mamy znacznie, ale to znacznie więcej szkieł. Mamy więcej obiektywów, mamy kupę świetnych obiektywów, które sobie naprawdę super radzą. No i tutaj też nie ma o czym dyskutować. Na samym końcu mamy jedną ze zdecydowanie największych zalet lustrzanek. To jest bateria. W bezlusterkowcach nasz wizjer jest elektroniczny. Co się z tym wiąże? E, cały czas musi być ten obraz wyświetlany. Jest to mały ekranik. Tak samo, mając podgląd na ekranie, e, cały czas ta bateria jest zużywana i przez to te baterie trzymały krótko, naprawdę krótko. E, Sona 7R3 zrobiło bardzo duży postęp w ostatnim czasie, doganiając. Niektóre lustrzanki, jeżeli chodzi o długość trzymania baterii, natomiast nadal nie jest to ten sam poziom, który mamy w lustrzankach, z tym się trzeba liczyć. Natomiast cały czas nad tym pracują, cały czas to jest zmieniane, aczkolwiek czy to kiedyś dogoni topowe lustrzanki, nie wiem, wydaje mi się, że może nie dogonić. Teraz podsumowując. Bez lusterkowca mają stabilizację w body. Backfocus czy front focus nie występuje, nie trzeba kalibrować obiektywów. Mamy elektroniczny wizjer, który pozwala nam widzieć ekspozycję na żywo, widzieć, jak nasz obrazek będzie wyglądał. Widzimy balans bieli wszystko, co po prostu widzimy w naszym wizjerze to samo otrzymamy na zdjęciu. To jest niesamowite. Są takie dodatki, jak eye autofocus. Przykładowo, Olympus ma świetny patent, jeżeli chodzi o malowanie przykładowo światłem, ale nie tylko live composite. Naprawdę polecam zapoznać się z tym rzeczą. Tak naprawdę możemy malować widząc na ekranie aparatu, co malujemy, co robimy, co nam się wyświetla. Świetne dla astrofotografii, to jest coś niesamowitego i tego nie ma w lustrzankach i raczej nie będzie. W bezlustrowcach mamy więcej pól autofokusa, są one lżejsze, Migawka ma większą wytrzymałość. Możemy choćby ładować z USB i są one szybsze. A lustrzanki są wygodniejsze. Mamy do nich więcej szkieł. Mają lepszą baterię. No i więcej. No i właśnie, tych plusów zaczyna być coraz mniej. I według mnie, w tym momencie, bezlusterkowce zaczynają prze ganiać lustrzanki. Myślę, że to stało się już teraz. Czym to skutkuje? Tym, że Nikon wypuścił Z7 i Z6, tym, że Canon wypuścił EOS R, tym, że Panasonic wraz z Leica i Sigma wypuszczają pełną klatkę bez lusterkowca, który naprawdę może być świetnym aparatem. I widać tutaj przesunięcie uwagi producentów w stronę bezluster. Tak naprawdę dwóch największych producentów lustrzanych, nie ma co ukrywać, Canon i Nikon. Weszły w bezlustra, zrobiły to całkiem nieźle. Według mnie jeszcze im brakuje całkiem sporo do Sony, które zaczęło produkować bezlustra około 5-6 lat temu, o ile się nie mylę. Natomiast podejrzewam, że za kilka lat Nikon i Canon będą miały fenomenalne bezlustra. Sony. Już ma teraz fenomenalne bezlustra. Olympus również, jeżeli ktoś podróżuje. I tu powiem szczerze, jeżeli będę miał kiedyś wolne pieniądze, z którymi nie będę wiedział co zrobić, kupuję Olympusa. To jest świetny aparat, jeżeli chodzi o podróżowanie, jeżeli chodzi nawet o sport, o trudne warunki, super wykonany, ma świetne funkcjonalności, świetne dodatki naprawdę polecam, plus do tego szkła są też ekstra. W połączeniu to z systemem Panasonic'a no po prostu dają coś niesamowitego. To wszystko oczywiście była moja jakby subiektywna opinia. Każdy ma swoje zdanie i oczywiście znajdzie się mnóstwo osób, które będzie miało inne zdanie. Ja patrzę trochę z mojej perspektywy do czego mi jest potrzebne i co dla mnie jest ważne i co dla mnie jest zaletą, jeżeli chodzi o bezlustra. Oczywiście jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Piszcie, pytajcie. E, jestem ciekaw, co Wy sądzicie na ten temat. No i na sam koniec pamiętajcie najważniejsze. To nie aparat robi zdjęcia, tylko Wy robicie zdjęcia, aparat ma wam pomagać. E, natomiast bardzo fajnie, jak aparat Wam nie przeszkadza i ułatwia i automatyzuje pracę. Dzięki, do zobaczenia. Ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia łapki w górę albo w dół, jak się Wam nie podoba. E, do zostawiania komentarzy i pisania do mnie, jeżeli macie jakieś pytania. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!